No dzień dobry, witam Was w pierwszym z czterech filmów podsumowujących na tym kanale, co daje nam dwa tygodnie maratonu właśnie z taką refleksją i bardzo się na te dwa tygodnie cieszę. Mam nadzieję, że Wy również. Przyznam Wam szczerze, że ja planuję, jestem osobą zorganizowaną, uwielbiam to robić cały rok, ale kiedy przychodzi koniec roku, nie znoszę planować na najbliższe 12 miesięcy. Moim zdaniem to jest zbyt długi okres czasu. Wydaje mi się również, że żyjemy w tak szybkich czasach, tak szybkich zmianach, tak częstych zmianach, że tych 12 miesięcy naprawdę nie da się zaplanować, co pokazał nam rok 2020, 2021 i 2022. Także ja już nie mam złudzeń, mi jeszcze pokazał 2019 rok, kiedy pomyślałam sobie, że co za nudne życie, mogę sobie wprowadzić rok bez zakupów i wtedy cały kanał mi się rozwinął, wzięłam ślub, zaręczyny nieplanowane, wszystko było takie mocne, niesamowite, przeprowadziłam się, kupiliśmy mieszkanie i tak dalej, więc pomyślałam sobie, okej, rezygnuję z tego, po prostu wypisuję się z tego challenge'u, nie uczestniczę w nim tak jak reszta społeczeństwa i po prostu ja nie planuję. Natomiast to, co się nie zmieniło, to fakt, że uwielbiam podsumowywać te 12 miesięcy i uwielbiam to robić właśnie tak YouTube'owo. Nie robię tego tak życiowo, nie siadam z kartką, nie spisuję, co mi się udało, co mi się nie udało, natomiast tak zawodowo, YouTube'owo uwielbiam to robić. A ze względu na to, że zawsze chciałam tutaj, żeby było dużo sztuki, tym bardziej na tym kanale jest tej sztuki jeszcze więcej, to w moim życiu też tej sztuki jest więcej, więc to jest takie podsumowanie kulturalne i właśnie kulturalnych ulubieńców co roku wstawiałam na swój kanał, natomiast zawsze mi tak brakowało, że w tych kulturalnych inspiracjach, kulturalnych ulubieńcach pokazuję na przykład ręcznik do włosów. On nie był do końca kulturalny, był świetny, świetny jakościowo i tak dalej, ale trochę mi do tego nie pasował, nie chciałam jakoś robić dwóch podsumowań, natomiast w tym roku zdecydowałam się na cztery podsumowania ze względu na to, że będą oczywiście będzie podsumowanie sztuki, ale z racji tego, że Howless zawsze nagrywam z inspiracjami, to tak mi się to złączyło i postanowiłam zrobić jeszcze takie podsumowania Howlessa właśnie i w dzisiejszym filmie powiem Wam najfantastyczniejsze rzeczy, które kupiłam, w następnym filmie co dostałam, a w jeszcze następnym co wykorzystałam i to będzie taki idealny projekt Denko, będziecie mogli z tego wszystkiego korzystać, bo po prostu po roku moja miłość nie wygasła. Także no, tak to wygląda. Dajcie koniecznie znać, jak jest u Was, czy uwielbiacie podsumowania, czy uwielbiacie planowanie na następny rok, czy w ogóle udał Wam się ten rok, czy jesteście z niego zadowoleni, czy Was usatysfakcjonował, czy macie jakieś takie przynajmniej szablonowe plany na najbliższe miesiące. Jestem bardzo ciekawa, jak do tego tematu podchodzicie, natomiast zapraszam Was na swoje podsumowanie. No i też moje podsumowania to nie są takie, o zobaczcie, jakie fantastyczne rzeczy, tylko też przede wszystkim moją misją jest inspirować, dawać Wam odpowiedzi może na pytania, których poszukujecie, ale też na miło spędzony czas. Także jeżeli coś Was zmotywuje, coś Was zainspiruje, znajdziecie tu odpowiedź lub po prostu miło spędzicie czas, to ja będę przeszczęśliwa. Takich top rzeczy, które kupiłam, jest 10 i oczywiście to są fantastyczne rzeczy. Pierwsza z nich, i to jest najważniejszy zakup mojego roku, to jest wizyta u uroginekologa, fizjoterapeuty. Powiem Wam, że to zmieniło moje życie i to na pewno nie jest dla Was zaskoczenie. Nagrałam o tym film, jak wyleczyłam moje bolesne miesiączki. To jest cud. Ja jestem po prostu zachwycona, co miesiąc się zachwycam. Każdy okres jest nieco inny, niektóry mnie trochę boli, niektóry nie, niektóry w zupełności mi nie doskwiera. Jestem tym zachwycona, wprowadziłam różne zmiany, które tak po prostu wpisują się w moje zmiany życiowe. Piję więcej wody, ruszam miednicą, jakoś tak... Jestem zachwycona tym funkcjonowaniem mojego organizmu. Jestem też bardziej świadoma siebie, właśnie jest świadoma swojego bólu. Umiem sobie też z nim radzić i też wiem, kiedy przystopować. I mimo, że już teraz nie mam przymusu leżenia w łóżku w trakcie okresu, to lubię fakt, że mogę sobie na to pozwolić, bo po prostu wtedy jestem zmęczona, osłabiona i myślę sobie, okej, to jest teraz czas dla mnie. Tyle, że teraz gdybym spędziła 3 dni w łóżku, to jest zupełnie
zupełnie nieporównywalne do tego, co działo się wcześniej, bo wcześniej krzyczałam, darłam się z bólu, Piotr mi musiał cały czas przynosić okłady gorące, termofory, nie chciało mi się nic jeść, cały czas musiałam chodzić do toalety, pod prysznic, lało się ze mnie po prostu jak z kranu, no jakieś tortury, jak sobie o tym pomyślę, i że ja przeżyłam tak ponad 10 lat. Natomiast teraz ja sobie leżę, oglądam filmy, czytam książki, piję ciepłą herbatkę, po prostu piję imbir i spędzam sobie taki miły, powolny czas, który uwielbiam i czuję, jakby w ogóle nic mi nie doskwierało. No to jest fantastyczna sprawa. W 2023 mam w planach wybrać się jeszcze raz do tej fizjoterapeutki, żeby oceniła moje zmiany, sprawdziła, jak to wszystko wygląda, dała może jakieś nowe rady, mimo że ja czuję, że już naprawdę moje życie odzyskało swój blask, to może ona ma jeszcze jakieś sugestie, a przynajmniej chciałabym, żeby ona tak zakończyła tą historię i żeby powiedziała, cudownie, udało się, jeżeli nie boli miesiączka, to osiągnęłyśmy sukces i mam nadzieję, że takie słowa właśnie usłyszę, więc dziewczyny, jeżeli szkoda Wam czasu, szkoda Wam pieniędzy, myślicie, że to nic nie da, to ja taką wizytę Wam mocno polecam i w tym momencie też bardzo Wam polecam inne zakupy, inne robienie swoich wyników, regularne badanie, założenie sobie jakiegoś zeszytu, segregatora, w którym możecie zbierać te wszystkie wyniki i mieć to wszystko usystematyzowane. Ja w 2021 przez cały rok robiłam sobie właśnie badania od góry do dołu i byłam tym faktem zachwycona, że w końcu czuję, że moje ciało jest rzeczywiście zdrowe i to daje mi taki mega spokój ducha, więc Wam bardzo to polecam. Żadne rzeczy, które polecam Wam później, nie są warte ani złotówki, nie są warte w ogóle żadnego Waszego zainteresowania, jeżeli nie zainteresujecie się swoim zdrowiem i regularnym badaniem. Ginekolog, badanie krwi i wszystkie inne USG i tak dalej, regularne badanie dentysta. Cudowna, ważna, potrzebna sprawa i bardzo, bardzo, bardzo Was do tego zachęcam i też czuję taką misję zachęcania Was do tego, bo wiem, jakie to daje efekty, ze względu na to, że ja w tym 2021 byłam zmotywowana właśnie przez influencerki, które czasami dodawały na Instagramie, że regularnie się badajcie, właśnie wróciłam z badań i mnie to bardzo zmotywowało, więc ja czuję, że ten głos, który mam w sieci, też chciałabym właśnie mniej między innymi prowadzić w tę stronę, żeby chociaż kilka z Was przekonało się do regularnych badań. Drugi super zakup to dredy. Co prawda teraz na sobie dredów nie mam, natomiast przez lata, patrząc na swoje zdjęcia naturalnych dredów, marzyłam o tym, żeby do nich wrócić. Bardzo tego chciałam, potrzebowałam, nie znosiłam swoich włosów i chciałam znowu to zrobić, natomiast bałam się powrotu do łysej głowy, kiedy już mi się one znudzą, a wiedziałam, że znudzenie nastąpi, więc odkrycie w ogóle dredziarni w Warszawie, która robi dreadlocki i robi takie piękne zestawy, było dla mnie cudownym odkryciem. Zdecydowałam się na ten wielki koszt, co dla mnie jest w ogóle niespotykane, bo ja nawet nie chodzę do fryzjera, bo mi szkoda kasy na, wiecie, jakieś podcięcie grzywki za 15 zł, więc to była taka decyzja, która bardzo nadała mi pewności siebie, spowodowała, że miałam jakąś taką kontrolę nad swoim wizerunkiem, mogłam zrobić coś tak spektakularnego, zupełnie innego, spełnić takie marzenie, ale w takiej dobrej formie. I co prawda po 2-3 miesiącach zrezygnowałam z tych dreadów, później znowu je założyłam i potem znowu z nich zrezygnowałam i taka forma odpowiada mi. Bardzo kocham dreadlocki, kocham to, że można je ściągać, zakładać, robić z nimi różne manewry i zmieniać swój wizerunek tak drastycznie raz na jakiś czas. Mi to bardzo odpowiada, bo ja potrzebuję zmian na głowie bardzo często. Gdybym nie była influencerką, gdybym nie nagrywała na YouTube'a, to uważam, że dreadów bym nie ściągała i miałabym je cały czas, bo one na żywo wyglądają znakomicie. Natomiast jak kręciłam vlogmasa, to byłam taka, że codziennie wstawałam i byłam zachwycona, czułam, że każda fryzura jest super, wyglądam znakomicie. Natomiast kiedy już montowałam film i widziałam siebie tak z boku, to mi się nie podobało. Na przykład we włosach takich naturalnych bardzo niekomfortowo się czuję na co dzień, natomiast w filmach całkiem mi się podoba.
Nawet bardzo mi się podoba, jak na przykład oglądam jeszcze stare filmy. Stare w sensie, no nie wiem, pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej nagrane. Więc to jest ciekawa zależność i też jestem dużo bardziej pewna siebie, jeżeli można być jeszcze bardziej, kiedy mam dredy właśnie. I ostatnio mówiłam do Piotra, że właśnie ludzie zupełnie inaczej na mnie patrzą, inaczej reagują, inaczej ze mną rozmawiają, kiedy mam dredy. I Piotr powiedział, że nie, to ty po prostu inaczej podchodzisz do ludzi. I to jest, kurde, prawda. Ostatnio byłam w bibliotece, ja zawsze przychodzę do tej biblioteki, daję te książki i wychodzę jak najszybciej, żeby nie zabierać czasu, a kiedy mam dredy, to czuję, że ja tam wchodzę, czasami zadaję jakieś pytanie i nie jestem taka, tylko normalnie rozmawiam jak dorosły człowiek i się nie stresuję, bo mam takie przekonanie, że kiedy mam dredy, jest mi dużo odpuszczane, że ja jestem już po prostu z zasady dziwna, inna, alternatywna, więc ludzie też mają do mnie inne podejście, a może właśnie nie, no po prostu ja mam inne podejście, jestem śmielsza, więc ludzie też są śmielsi do mnie i to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja i bardzo to lubię. Natomiast bardzo się cieszę, że nie zrobiłam naturalnych dreadów, bo bardzo bym płakała pewnie po kilku miesiącach, albo po kilku latach przynajmniej. Natomiast uważam, że dready naturalne są dużo fajniejsze, dużo lepiej wyglądają, są dużo łatwiejsze w obsłudze i ja, kiedy miałam przez 2-3 lata swoje naturalne dready, to było mistrzostwo świata. One były zaniedbane, w sensie, że wystawały czasami takie kolanka, czasami się łączyły, nie były tak dorabiane cały czas, natomiast pięknie wyglądały i pięknie tak się łączyły z moją linią głową. Głowy no były takie naturalne i normalne, a te są jednak takimi antenkami. Trochę mi to przeszkadza, natomiast na pewno jeszcze za jakiś czas do nich wrócę. Natomiast teraz cieszę się moimi włosami, które dzisiaj akurat są takie całkiem proste, natomiast i tak bardzo je polubiłam i też to jest moim zdaniem wielkie osiągnięcie i myślę, że osiągnęłam to również dzięki dreadom. I trzeci zakup, on był co prawda w 2021 pod koniec grudnia, ale opowiadałam o nim dopiero w styczniu, więc uznałam, że okej, po prostu naciągane zasady, które sama wymyślam, więc jak najbardziej. I jest to biurko. Biurko, które stało tutaj za mną jeszcze rok temu, natomiast ostatnio przeniosłam je tutaj i dzięki temu widzę nie ten neon, tylko widzę świat, widzę drzewa, mogę dotknąć nóżkami kaloryfera, jest mi cieplutko, w końcu nie widzę tego kaloryfera, który bardzo mi przeszkadzał i mogę też łatwiej nagrywać, bo jest parapet, więc jest dalsza perspektywa. No ogólnie jestem bardzo zadowolona z tej zmiany, natomiast jestem przede wszystkim bardzo zadowolona z zakupu tego biurka. Czułam, że jakby to jest całe moje mieszkanie, więc nie muszę mieć swojej przestrzeni, bo wszystkie przestrzenie są moje. Natomiast Piotr swoją przestrzeń ma samochodową. On sobie jeździ, myje ten samochód, wyciera, odkurza, po prostu no, robi z nim wszystko, woskuje, no nie wiem co tam jeszcze. Natomiast zajmuje mu to dużo czasu, jeździ sobie z kolegami, zachwyca się tym samochodem. No ogólnie to jest jego pasja i po prostu spędza tam... No nie każdą wolną chwilę, ale co jakiś czas lubi sobie tam spędzić po prostu czas. No i ja wtedy spędzałam sobie czas w salonie, przy stole, w łóżku, no wszystkie moje przestrzenie. Natomiast brakowało mi takiej mojej przestrzeni, gdzie mogę sobie usiąść, zaplanować, gdzie nie tyle mogę mieć bałagan, co po prostu mogą leżeć tam moje zeszyty, moje notesy, moje kalendarze. Tak jak Wam mówiłam na początku, ja jestem osobą bardzo zorganizowaną i manualną, i papierniczą, więc mi nie wystarczy telefon, tylko właśnie muszę mieć notesy, długopisy i ja to wszystko rozwalam i po prostu wtedy tworzę i dzięki temu, że mam to biurko, uważam, że stworzyłam dużo fajniejsze, ciekawsze pomysły. Jest tak dużo fajniej, dużo kreatywniej. Mam takie miejsce, w którym siadam i wiem, że to jest miejsce, w którym się skupiam, bo ja przy tym biurku nie siedzę tak dla zabawy, tylko właśnie robię tutaj cudowne, kreatywne rzeczy. I minął ponad rok, a ja mega się z niego cieszę, mega mi się podoba. Jest przepiękne wizualnie. Jeżeli oglądaliście vlogmasy na poprzednim kanale, właśnie te 2021,
to mogliście zobaczyć, że ja przez cały vlog mówię, że siadam, wybieram jakieś biurko, wybieram biurko i nic nie mogłam wybrać. Szukałam może u stolarza, ale jednak się nie udało, a to biurko jest z drewna, z recyklingu, co mi się bardzo podoba. Też nie ma żadnych mechanizmów, więc jest takie starodawne i ta szafka to jest trochę niewygodne, no ale ona jest tak po prostu wsunięta i wysuwa się ją bez żadnych takich, wiecie, szyn. Jest takie minimalistyczne, delikatne, ale ma ten taki spadek, więc jest takie fajne w formie, ma też to wycięcie piękne, takiego prawdziwego drewna. No ja jestem nim absolutnie zachwycona, zakochana jestem w nim i jeżeli właśnie poszukujecie czegoś w mieszkaniu, że czujecie, że coś jest tam w nim nie tak, to pomyślcie, że może właśnie brakuje Wam po prostu biurka i takiej swojej przestrzeni. Może ta swoja przestrzeń to może być kocyk albo taki karny jeżyk w kącie, który pozwoli Wam po prostu nam usiąść i sobie pobyć. Ja na przykład, gdyby choinka była cały rok w naszym domu, to uważam, że właśnie takim moim karnym jeżykiem, ale w sensie wiecie, tak to nazywam, ale nie, że za karę tam się siada, tylko po prostu jest w kącie, był ten fotel, który był za choinką. Ja tam sobie siedziałam, było mi tak cieplutko, przyjemnie, no fantastycznie, uwielbiałam tam spędzać czas i tam właśnie się relaksowałam, więc myślę, że gdyby choinka była cały rok, to miałabym tam miejsce do relaksu, a tu miejsce do kreatywnego wyżycia się. Następny zakup to dripper. Dripper do kawy. I powiem Wam, że ja jestem po prostu zachwycona i zaskoczona, jak bardzo ten dripper odmienił moje życie. Wiecie, ja żyję codziennością, żyję tu i teraz. Więc jak ja sobie myślę, że ten dripper uczestniczył praktycznie w każdym moim dniu i stworzył taką nową zajawkę. Nie nazwałabym tego pasją, ale właśnie zajawką, gdzie mogłam w ogóle odkryć siebie na nowo, w nowej jakiejś takiej przestrzeni, no mnie to absolutnie zachwyca. I przede wszystkim zachwyca mnie to, że ten dripper został kupiony osobiście, z odbiorem osobistym w Łodzi, więc w ogóle to jest niesamowite, bo dwie moje obserwatorki zaangażowały się, żeby go odebrać, żeby mi go wysłać, żeby w ogóle spakować go bezpiecznie i żeby on do mnie w całości dotarł. No to jest dla mnie absolutnie znakomite i tak jak się mówi, o, mam najlepszą społeczność na świecie, no słuchajcie, ja mam najlepszą społeczność na świecie i będę o tym mówić jeszcze na początku lutego, kiedy będziemy sobie podsumowywać cały rok mojego nowego kanału. Natomiast no, jaram się tym i ja mam tak z rzeczami, że kiedy patrzę na jakąś rzecz, to myślę sobie o tym, skąd ją mam, jakieś miłe wspomnienia, no jakby wiecie, patrząc na ten kubek, to ja, tutaj dobra herbatka, proszę bardzo, taka, to ja mam jakieś tam, w sensie patrzę na niego i tak wiesz, szybko przebijają mi się jakieś myśli i mam tak z każdą, dosłownie z każdą rzeczą. Więc jak patrzę na dripper, to myślę sobie o moich fantastycznych obserwatorkach i to jeszcze bardziej podbija mi radość z jego posiadania. Dripper do kawy jest jednym z moich ulubionych zakupów, dlatego że kawa zawsze była mi obca, nie lubiłam kawy. Jeżeli piłam kawę, no to zawsze miałam takie, że że jakby nie wypada mi pić kawy, że ojej, rozpuszczalna kawa, taki nie wypada pić kawy. Zawsze miałam takie, czułam się taka mała przy ludziach, którzy są kawoszami i że co to nie oni, że nie wolno mleka, że nie wolno cukru, że tylko kawa po prostu mielona, no świeżo, coś tam. I no przez lata żyłam w takim przeświadczeniu, okej, oni mają wiedzę, więc jakby ja nie mogę w ogóle pić kawy, wiecie, z herbatą tak nie ma, też są herbaciarze, ale jakby każdy pije herbatę, nie? Jakby, no nie wiem, ja się nie spotkałam z osobą, która, spotkałam się z osobą, która bardzo, bardzo kładła nacisk na dobrze zaparzoną herbatę, ale zawsze to było takie, okej, możesz sobie robić tak, ja sobie parzę tak, natomiast z kawą było zawsze tak, więc ja odkąd mam mój dripper i odkąd robię kawę przelewową, dodaję do niej mleko, smaki, przyprawy,
krawy, pienie mleko, to zawsze się śmieję, że po prostu okej, wsadźcie mnie do więzienia. Natomiast to też dało mi taką swobodę, ze względu na to, że kupując dripper, ja zaczęłam się interesować kawą, oglądałam różne filmiki na YouTubie właśnie związane z kawą, poszerzałam swoje horyzonty i swoją wiedzę. Ja bardzo to lubię. Nawet jak ta zajawka minie, to ta wiedza jednak zostanie. I to jest wiedza związana na przykład z tym, że kawa rozpuszczalna wcale nie jest jakimś syfem, że dobrej jakości kawę można i fajnie jest pić samą, żeby właśnie wyczuwać te wszystkie aromaty, natomiast nie jest to błędem, że dodaje się do niej mleko, że kawa z mlekiem istnieje, jakby ma się bardzo dobrze i ona ma różne nazwy i ją robią bariści i to nie jest nic złego. No i wiecie... I to mi dało taką możliwość też, że gdybym kiedyś spotkała na swojej drodze osobę, która byłaby zakochana w kawie, to mogłabym podejść z nią do dyskusji i może przekonać ją do tego, że kurde, może nie patrz z wyższości na innych ludzi, że po prostu każdy może sobie pić kawę jak chce. Bo ja na początku, kiedy robiłam kawę, dostawałam mnóstwo, ale to sobie nie zdajecie ile wiadomości, że nie wolno do przelewu mleka. Jakby, o Boże, można. Jeżeli mi to smakuje, to mogę. Jeżeli do pysznej herbatki zimowej jabłko z cynamonem chciałabym dodać soli, to dlaczego nie? Mogłabym to zrobić, mogłabym pić i mogłabym nawet Wam polecić, mówiąc, słuchajcie, dziwne, ale spróbujcie. I może komuś też by to zasmakowało. Dajmy żyć innym ludziom. I właśnie dripper dał mi taką wolność w eksperymentowaniu, w sprawdzaniu, mega zajawka. Też lubię to, że jestem takim rodzinnym baristą i jak gdzieś jeździmy, to ja sobie biorę całą taką siatę, całą torbę wypełnioną wszystkimi moimi specyfikami do kawy i właśnie robię wszystkim kawę. Jeszcze nie doszłam do tego, jak robić, żeby ona była ciepła, bo ja zanim zrobię te wszystkie ruchy, zanim ona się przeleje przez te 3 minuty, to ona przecież już wystyga. Nie wiem, jak to rozwiązać, natomiast cieszę się, że właśnie ta droga dopiero się zaczęła, niech skończyła i dzięki temu ta zajawka jeszcze nie staje się nudna i mogę sobie odkrywać różne fantastyczne rzeczy i też... dzielić się moją kawą, moją zajawką z innymi. Piąty zakup to t-shirt. T-shirt z napisem traćmy razem czas. I co? To jest po prostu zakup sieciówkowy, a sprawił mi mnóstwo radości. To jest t-shirt, który kupiłam, nosiłam go całe lato. Bardzo wygodny, bardzo fajny, bardzo mi jest w nim przyjemnie. Natomiast to, co jest w nim najważniejsze, to dlaczego umieściłam go w tym zestawieniu, to fakt, że dzięki tej bluzce powstał podcast. Możliwe, że bez niej również by powstał, ale może nie miałby takiego fajnego tytułu. Może pomyślałabym sobie, nagrywając ten długi odcinek, nie pamiętam o czym, że... o książkach, to był film o książkach, podcast o książkach, że okej, to będzie po prostu długi film o książkach. A tak kiedy go montowałam i widziałam od razu ten tytuł, to pomyślałam sobie, musimy zrobić jakąś serię, jakaś seria właśnie z tym tekstem, więc bardzo się cieszę, że ta bluzka to jest właśnie taki początek wprowadzenia nowego formatu, jakim jest podcast na tym kanale. Uwielbiam to, że wykorzystałam tam właśnie taką... tą moją ilustrację, że to wygląda jak prawdziwy podcast, że w końcu mogę korzystać z kupionych przez nas lata temu mikrofonów, że to jest wszystko takie profesjonalne, mimo że w ogóle profesjonalne nie miało być, że właśnie mam taki cały sprzęt, komputer i tam mi te fale dźwiękowe po prostu się ukazują. No jest to dla mnie ekscytujące. Też bardzo się cieszę, że ten podcast będzie wychodził sobie raz w miesiącu, tak myślę, może dwa. Natomiast nie śpieszę się z tym. Wiem, że na YouTubie będę jeszcze długo. Wiem, że te tematy są super. Wiem, że one będą jeszcze tak dojrzewać jak wino. Że po prostu jeżeli im dłużej nie będę o tym nagrywać, tym będzie jeszcze lepiej dla tego podcastu, więc się nie śpieszę, bo to nie są takie tematy w trendzie. Mam dużo spisanych tematów, o których chcę właśnie powiedzieć.
ale to są takie tematy, które są ze mną już od bardzo, bardzo dawna, które ewoluowały, które się zmieniają. No, jestem tym zachwycona, że tak wyszło po prostu naturalnie, pięknie i myślę, że wszystko też dzięki tej bluzce. Można mówić, że nie, to kiełkowało w tobie od zawsze, coś tam, ale wiecie, we mnie to kiełkuje mnóstwo pomysłów, a jednak jestem wdzięczna za te ostatnie bodźce, które powodują, że rzeczywiście te plany się dzieją i mają się bardzo dobrze. Cieszę się bardzo też, że tak polubiłyście te podcasty, że mają fajne statystyki i też fantastyczne komentarze. Fantastyczny jest ich odbiór. Im się je świetnie nagrywa, także oby więcej, oby fajnie, nie więcej, oby to szło po prostu, żeby był raz w miesiącu, żebym was nie zawiodła i siebie, żeby te pomysły się jeszcze mnożyły, pojawiały. No życzę sobie tego i żeby bluzka mi się nie porwała, czy nie zgubiła, bo to będzie straszna strata, w czym ja będę nagrywać podcasty. 6. zakup to zakup czajnika do domu marki Alessi i ja jestem zachwycona, że tak długo czekaliśmy z zakupem czajnika, bo ponad 3 lata, natomiast kiedy w końcu go kupiliśmy, to jest to zakup roku. I wiecie, jest w tej liście 10 najlepszych rzeczy, które kupiłam. Ja w tym roku nie kupiłam jakoś dużo, nie miałam tutaj wielkich problemów, żeby stworzyć tę dziesiątkę. Natomiast no, ten zakup jest jednym z moich ukochanych. Też korzystam codziennie wiele razy z tego czajnika, jestem nim zachwycona. Pięknie wygląda. Czuję, że po prostu teraz jeszcze musimy całą kuchnię zmienić, żeby on tak wybrzmiał, bo na razie nie wygląda aż tak dobrze, jak może. Nie spełnia aż tak swojego potencjału. Natomiast jest duży, taki mega wygodny, przepiękny. Też bardzo się cieszę, że spełniłam swoje designerskie marzenie kolejne. I no, lubię w domu mieć jakościowe rzeczy. I cieszę się, że przez lata używaliśmy czajnika po mojej babci, który teraz mogliśmy jej z radością oddać, który był głośny, beznadziejny, brzydki. Natomiast nie kupowaliśmy byle czego, tylko czekaliśmy właśnie na to, do czego szybciej zabije nam serce. I no, Chadziks Max. Polecam od zawsze. Polecam kupować mniej, polecam kupować wolniej, polecam kupować przemyślane, spełniać swoje życzowe marzenia, bo to popłaca, jak widać na tym przykładzie. 7. zakup to spodnie z H&M-u. Kupiłam je w Łodzi, kiedy byłam w swoich starych spodniach po siostrze, która dostała je po kimś tam. I pomyślałam sobie, że kurczę, nie jest mi w nich dobrze. Nie czuję się w nich dobrze i chcę kupić sobie nowe spodnie. I to była taka spontaniczna decyzja, ale wiecie, to jest przeciwieństwo kupowania czajnika. Czasami są takie rzeczy, że kupisz je spontanicznie i wychodzi to dużo lepiej. I u mnie na przykład kupowanie spontanicznie ubrań jest o 100 tysięcy razy lepsze niż kupowanie ich po wielkich analizach z internetu, z polskich marek. Mi się to nie sprawdza. Miałam chyba 3 albo 4 podejścia właśnie do takich analiz i pierwszą z nich była sukienka z Floris, którą kupiłam w zupełnie nie swoim klimacie. Wydawało mi się, że to jest sukienka idealna dla mnie, natomiast ona była nie w mojej palecie barw, jakoś się w niej tak ciężko czułam, nie dotknęłam jej wcześniej, więc też nie była w takim materiale, który mi odpowiadał. Drugi taki research, który zrobiłam, to były buty z bałaganu, każdy zna tę historię. No i myślę, że na przestrzeni lat było tych porażek kilka, natomiast właśnie tutaj na przykładzie tych kilku rzeczy, które teraz Wam chcę przedstawić, widzę, jak bardzo spontaniczne zakupy ciuchowe sprawdzają mi się idealnie, bo bluzka Traćmy Razem Czas była kupiona spontanicznie. Spodnie były kupione spontanicznie, 2 kolejne rzeczy również, natomiast ja znam swój styl. Jestem już na tym etapie, gdzie miałam swój konkretny, mocny styl i potem przyszedł czas na zmianę. I wiem, bo piszecie mi często, że Wy właśnie jesteście w tej zmianie. I nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, bo trzeba zmienić całą szafę, nic Wam nie odpowiada, nic Wam nie pasuje. Byłam w tym miejscu, wiem, jakie to jest straszne. I było dużo porażek, kupowałam różne rzeczy, które mi się nie podobały, a które myślałam, że będą wspaniałe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz nie ma opcji w sklepie, że ja kupię sukienkę, bluzkę, sweter ze złym składem. Więc no praktycznie wiecie, wszystko mi odpada, bo praktycznie wszystko jest z poliestru, więc natomiast wracając do tych spodni, to był spontaniczny zakup, ale
No, wiecie, 2 dni będąc w Łodzi pracowałam z sobą na tym, że Boże, te spodnie są straszne, nie chcę obcisłych spodni, chcę coś innego, innego, innego. I przymierzyłam tę jedną parę w H&M i wiedziałam, że to jest to. To było cudowne, nie opinało mi brzucha, było luźne, takie jak chciałam. Nie patrzyłam na to, czy moja sylwetka w tym dobrze wygląda, czy na przykład to są zupełnie inne spodnie niż wszystkie, które mam w szafie. Tylko właśnie podeszłam do tego jakoś tak rozsądnie. I to się sprawdziło. Noszę te spodnie non-stop, pasują mi do wszystkiego, sprawdzają mi się świetnie, czuję się w nich doskonale, no po prostu czad na maksa. Co prawda teraz, no jak to jeans, trochę się rozciągnęły, więc muszę je nosić z paskiem, ale i tak uwielbiam i uważam, że to jest jeden właśnie z najlepszych zakupów w tym roku i uważam, że w ogóle dobór spodni, no to jest przymus. Przymus każdego człowieka, żeby mieć te spodnie dobre, serio. One są przy brzuchu, tak jak Wam mówiłam ostatnio w lookbooku. No ja nie mogę mieć nic opinającego przy brzuchu, bo od razu ten brzuch mnie boli i przez lata mnie ten brzuch bolał i mi się wydawało, że no co za problem, jakby tak to jest, że mnie boli brzuch, natomiast tak nie jest. Ból brzucha często jest od spodni, które są po prostu obcisłe i nie dają temu brzuchowi oddychać, a te spodnie dają mi i to bardzo. Oddychać brzuchowi. No i kolejny zakup, czyli 8, top 8 w zestawieniu najlepszych zakupów tego roku, to jest ta sukienka. Dzisiaj byłam u notariusza, musiałam wyglądać tak elegancko, teraz już trochę wyglądam tak, kamerze nie wyglądam tak dobrze, ale na żywo, obcasik, wszystko, wyglądałam elegancko, kobieco, dojrzale, właśnie tak jak chciałam i ta sukienka była zakupem totalnie, totalnie spontanicznym. Po prostu jednego dnia poszłam z Piotrem na zakupy i mówię, chcę zakupy. Poszliśmy na spożywcze zakupy. A ja powiedziałam do Piotra, że chcę zakupy. I poszliśmy, chodziliśmy po sklepach jak nigdy. I po prostu znalazłam tę sukienkę, spodobała mi się od razu. I jestem w niej zakochana. To jest wiskoza, lejąca, sprawdza mi się świetnie. Na jesień, na zimę, na wigilię, na jakieś wyjście do teatru, na wyjście do notariusza właśnie, na inne różne sytuacje. I zmienia mi się w ogóle charakter tego, jak się poruszam, tego, jak się zachowuję, jestem taka elegancka, no i właśnie bardzo, bardzo potrzebowałam takiej sukienki, która będzie bardzo elegancka, ale nie będzie w ogóle krępowała moich ruchów. Myślałam, że jest to niemożliwe, natomiast jak się okazuje, możliwe jest. Miałam dylemat, czy nosić ją tylko od okazji, po prostu skazać ją na to, że będzie noszona rzadko, czy jednak od okazji i na co dzień. I jednak zdecydowałam, że będzie od okazji, bo jak tak sobie patrzę i analizowałam poprzednie miesiące, no to ja przynajmniej raz w miesiącu ją zakładam. Bo wiecie, ja nie mam dużo sukienek okazjonalnych, tylko jedną, więc zawsze ją założę. Więc tych okazji mimo wszystko całkiem sporo się w tym życiu moim zdarza, więc ta sukienka właśnie będzie od okazji. Natomiast tych okazji mam nadzieję, że w tym roku będzie bardzo dużo. Wiecie, teatry, urodzinki różne, bo to właśnie ta sukienka jest taka, że okej, mogę ją założyć na jakiś wielki bankiet, ale właśnie taki na taką imprezę rodzinną również i z racji tego, że ona jest taką lejącą sukienką, nie jestem przestrojona. I to jest cudowne, polecam tę sukienkę z całego serca. A kolejny cudowny zakup również jest z Reserved i jest to kamizelka puchowa. I powiem Wam, że dla mnie to jest tak abstrakcyjny zakup, że kupujesz na puchówkę kamizelkę, że aż no to jest cudowne. No i jestem bardzo wdzięczna tej kamizelce, że uratowała moją kurtkę. Sprawiła, że jest mi super ciepło zimą. No tej zimy nie było jakoś niesamowicie zimno. Mamy bardziej jesień niż zimę. Natomiast było kilka takich dni albo tygodni, kiedy zimno, mroźno było, a mi wtedy było naprawdę cieplutko i ja jestem tym zachwycona. Ma piękny kolor, fantastycznie się w niej czuję. Czuję się jak pod kołderką. Właśnie o takiej kurtce marzyłam od lat, więc cieszę się, że po prostu sprawiła, że moja kurtka stała się tą kurtką idealną. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to kurs pierniczkowy. Mówiłam o tym więcej we vlogmasie. Zdecydowałam się na kupienie kursu, który uczył lukrować pierniki. Ja akurat miałam wzory na zimę, no ale ta wiedza powoduje, że mogę sobie teraz lukrować wszystkie pierniki i
byłam zmęczona robiąc te pierniki. Nie miałam dobrych rękawów, a mimo wszystko, mimo że to wychodziło mi tak, efekt końcowy jest bardzo dobry, natomiast porównując do efektu końcowego Tatiany, wiem, że jeszcze daleka droga, natomiast sam ten proces lukrowania, wypełniania, rysowania linii, dodawania barwników, robienie tego lukru sprawiał mi mega radość i czuję, że to jest dla mnie takie naturalne. Niektóre rzeczy są bardzo nienaturalne, niektórych rzeczy nie umiem, nie chcę. Na przykład montuję filmy, robię to, więc teoretycznie to umiem, ale nie wykorzystuję w ogóle potencjału programu, jaki mam. Nie mam ochoty w ogóle, ale absolutnie uczyć się tego programu. Chciałabym, żeby moje filmy były lepsze, żeby były takie montażowo dynamiczne, cudowne, żeby zachodziły tam jakieś takie ciekawe zmiany. Natomiast myśl, że ja mam się uczyć tego programu, że ja mam jechać na jakiś kurs, czy kupić sobie jakiś kurs, czy szukać na YouTubie różnych rozwiązań, nienawidzę tego. I kiedy uczyłam się Photoshopa w Premiera, w sensie, że właśnie do filmów, a nie do zdjęć w szkole, to pamiętam, że nienawidziłam tego, że nawet zrobiłam jakiś film na konkurs i robiłam w ogóle go cały rok, taką animację i ja bardzo dużo umiałam, bardzo dużo już czułam takie flow z tym programem i dobrze mi to szło, tak no, po grudzie, ale jakoś tak dobrze jak na mnie i w ogóle cały rok mi to zajęło, nie skończyłam tego filmu. Potem mój nauczyciel skończył go i chyba gdzieś go wysłał na jakiś konkurs jako wspólny zespół, że ja i on, no bo to był fajny pomysł i tak dalej, ale na przykład ja już nic nie pamiętam z tego programu. Było to takie różne proste takie czynności, które powinny już mi wejść tak w krew, bo używało się ich cały czas w trakcie robienia tego filmu, tej animacji, a ja zapomniałam całkowicie. I to nie jest, że wiecie, zapomniałam tego po 5 latach, tylko ja już nie pamiętałam w ogóle na następny rok, jak z tego korzystać. Więc jakby takie programy, takie techniczne rzeczy, właśnie ten Photoshop Premier, Adobe Premier chyba, to nie jest Photoshop, Adobe Premier, to jest kosmos, nienawidzę tego, a właśnie te pierniczki, to mimo, że na razie wychodzi mi tak 7 na 10, to czuję, że po prostu wystarczy się wdrożyć, wystarczy próbować i to mi wejdzie w krew. No cudowna sprawa. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że teraz przez rok będę miała kilka możliwości, żeby właśnie robić te pierniczki, żeby później za rok zaskoczyć całą rodzinę. W tym roku też już zaskoczyłam, ale mam nadzieję, że za rok w ogóle zdążę zrobić dla każdego piernika, bo w tym roku były tylko pokazowe i że będę mogła dać takie piękne pierniki pod choinkę, żeby każdy mógł sobie zjeść. W ogóle chcę ich zrobić tak bardzo dużo, żeby nikomu nie było szkoda zjeść. Chociaż jedno. Mam taki plan. Mam nadzieję, że on wyjdzie. Będę po prostu od pierwszego dnia Vlogmasa sobie te pierniki ogarniać. Więc fajnie. To też dla mnie jest duża zmiana, bo ja kursów nie kupuję zazwyczaj, e-booków takich nie kupuję i różnych takich rozwojowych rzeczy. Raz kupiłam tylko takiego PDF-a, takie szablony do kaligrafii. To też było super, to też mi się bardzo podobało, mam nadzieję, że do tego wrócę. Natomiast pierwszy raz nie jestem tak rozczarowana czymś takim, że nawet jak kiedyś coś kupiłam albo dostałam, albo obejrzałam jakiś taki kurs na YouTubie, to zawsze byłam taka, co za beznadzieja, jakieś takie albo proste, albo zbyt trudne, albo źle przedstawione. Natomiast tu jest to wszystko poprowadzone przez Tatianę tak doskonale, tak łopatologicznie, przedłużone to jest wszystko, takie spowolnione, natomiast jest to dla każdego, żeby właśnie każdy mógł rozpocząć swoją przygodę z pierniczkami i z lukrowaniem. No jest taka prosta rzecz, a bardzo mnie ona cieszy i postanowiłam ją uznać za 10 najlepszy zakup tego roku. I to by było na tyle. Jestem ciekawa, jaki jest Wasz ulubiony zakup i myślę sobie, że zadając to pytanie, możecie mieć takie, kurczę, nie pamiętam wszystkich swoich zakupów. I to jest właśnie odpowiedni moment, żeby polecić Wam, tak jak ja sobie spisuję. Wiecie, ja mam tutaj swój po prostu zeszycik złoty z moimi różnymi rzeczami, które chcę wprowadzić na YouTubie, różne takie ciekawe zapiski, właśnie pomysły i tak dalej, ale mam w tym zeszycie również spisane właśnie inspiracje grudnia na przykład. Prześwietlone.
Tu będą inspiracje grudnia, a tutaj jest haule z grudnia. I tu sobie spisuję z serduszkiem, co dostałam, z kropeczką, co kupiłam, a z krzyżykiem, co wykorzystałam. I dzięki temu bardzo łatwo było mi stworzyć ten film, nie pomijając niczego, bo ja po prostu sobie przekartkowałam od stycznia poprzez inne miesiące aż do grudnia, co kupiłam. I mogłam właśnie wszystkie tutaj rzeczy rzetelnie zawrzeć. I to jest rzeczywiście taka rzetelna dziesiątka, bo inaczej absolutnie bym nie pamiętała. Ja nawet gdybym nie zapisywała przez cały miesiąc, co kupuję, co dostaję, co wykorzystuję, to nie mogłabym Wam tych filmów nagrać, bo po prostu zupełnie nic bym nie pamiętała. Także taka wskazówka dla Was, że warto sobie takie rzeczy po prostu w jakimś konkretnym zeszyciku zapisywać. Ja nie lubię podsumowań takich finansowych, nie lubię zbierania paragonów, czuję, że mnie to tak obarcza, że o Jezu, ile ja wydaję, ile coś tam, ale właśnie tak bez kwot, po prostu takie informacje, co sobie kupiłam i z taką myślą, że jak fajnie, że to kupiłam, nie z takim ojeny, ile ja tutaj po prostu kupuję, tylko właśnie z taką radością, bo jakby sumienie powinno włączyć się przed zakupem, a nie po zakupie. Wiecie jak jest, idziecie do sklepu i wtedy powinny być te myśli. Ja na przykład mam tak, że idąc na zakupy, mam w sobie myśl, nie kupuj, nie kupuj, albo sprawdzaj składy, po co ci to, czy jest ci to na pewno potrzebne. Ja wtedy mam te głosy. Ale jak już coś kupię, to staram się, żeby to było przemyślane, więc po zakupie nie obarczam się winą. Nawet jak na przykład kupiłam sobie ten strój na Sylwestra, co jest takim średnim pomysłem, to mam takie, no okej, potrzebowałaś tego, potrzebowałaś po prostu błysku na Sylwestra, nie chodzisz nigdy na Sylwestra, potrzebowałaś docenić, potrzebowałaś poczuć się jak prawdziwy człowiek, który idzie na Sylwestra i kupuje sobie błyski i tak dalej, i tak dalej. I mam takie, okej, jesteś człowiekiem, po prostu kupiłaś sobie takie rzeczy i tyle. Także takie moje przemyślenia. Na sam koniec tego filmu wprowadzajcie sobie listy, miejcie wyrzuty sumienia tylko przed zakupem, nie po zakupie. Doceniajcie rzeczy, które macie, doceniajcie rzeczy, które kupujecie. Ogólnie doceniajcie rzeczy poprzez wykorzystywanie ich, poprzez noszenie ich. Cieszenie się nimi, spędzanie z nimi codzienności. To jest naprawdę super piękne i super ważne i też takie wykorzystanie Waszych pieniędzy. Ja to bardzo, bardzo lubię. Tymczasem ściskam Was serdecznie, czekam na Wasze komentarze, dawajcie subskrypcje koniecznie, bo mnie one bardzo cieszą. I do zobaczenia już w czwartek. Pa!